tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w Star Stable i będziemy omawiać sobie konie pełnej krwi arabskiej. No i cóż, zapraszam Was do bardzo konkretnego opisu. Jak jesteście moimi obserwatorami od dłuższego czasu, zapewne wiecie, że to nie są moje najulubieńsze konie, ale dlaczego, to dowiecie się dopiero za chwilkę, jak będziemy sobie to konkretnie omawiać. Tą rasę konkretnie omawiać. Przepraszam, nie mogę się dziś wysłowić, więc jeżeli będę się motać, to wybaczcie. Zapraszam do statystyk. Koni czystej krwi arabskiej. Araby czystej krwi to jedna z najbardziej znanych ras na świecie. Są żywe i przyjazne i bardzo inteligentne. Araby czystej krwi pochodzą od koni używanych przez Beduinów, którzy wierzyli, że ich konie były świętym darem od Boga. Konie arabskie są muskularne, z małymi, silnymi kopytkami. Kopytkami. I to jest koniec opisu. Przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o konie arabskie, to faktycznie są to te konie bardzo znane, więc wypadałoby i należałoby im się troszeczkę więcej czasu poświęcić i napisać coś sensowniejszego, jeżeli chodzi o ten opis, bo ten opis jest naprawdę kiepski. Moim zdaniem jest to taka trochę zatka dziura. Napiszemy coś, będzie dobrze. I to nie jest fajne, bo jedynym sensownym faktem, tudzież informacją w tym opisie jest to, że konie pełnej krwi arabskiej pochodzą od koni używanych przez Beduinów. A reszta, kto tam wierzyli itp. A reszta jest opisem takim po prostu nic tutaj nie ma takiego sensownego. No, że to, że są muskularne i mają małe kopytka silne, sorry, naprawdę? Nie powinno to tak wyglądać, niestety. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Konie pełnej krwi arabskiej, czy czystej krwi arabskiej, przepraszam, mają następujące statystyki. Siła plus 1, posłuszeństwo plus 2, szybkość i wytrzymałość 0. I tu uważam, że chyba szybkość powinna być większa. Zwinność plus 3. Konie te dostępne są od poziomu 10 za cenę aż 969 starcoins. Można je kupić w następujących lokalizacjach: Fort Pinta, Dwór Srebrnej Polany, Młyn Goldsporów oraz Jodowy Gaj. W następujących maściach. Kara, Gniada Splash, Kasztanowata, Siwa Jabłkowita, Siwa i ciemnogniada. Musimy pamiętać także o tym, że konie arabskie są dostępne w dwóch wersjach. Nowej, odnowionej, którą właśnie dzisiaj omawiamy, oraz wersji starszej. Są również konie, powiedzmy, pokrewne z Arabami, tudzież z końmi po prostu arabskimi. I są to pintabiany, którymi też można się zainteresować. Okej, jesteśmy już po wstępnym opisie rasy i po statystykach, także przejdźmy do animacji oraz tego, co my tu pięknego widzimy. Widzimy pięknego konia, który ma bardzo ładną, że tak powiem, bryłę, posturę i tak dalej. No i ma zepsuty ogon, który w tym momencie jest najładniej ułożony według mnie. Ja rozumiem, że chciano uzyskać ten piękny pióropusz araba, ale trochę nie wyszło. No i cóż, koń bardzo ładnie, stabilnie stoi. Widać, że jest koniem szczupłym, ale potrafi pokazać, co potrafi. Wiecie, to nie jest takie chucherko. Widać, że chucherko, ale takie mocne chucherko. Cóż, koniki nie mają animowanej grzywy. Przeżuwają sobie trawkę, tudzież to, co tamkolwiek mają w pysiu. Rozglądają się gdzieś tam kopytkiem sobie, czasami skrobną. No cóż, mi najbardziej podoba się ten ogonek właśnie, kiedy one się pasają. Pasają się również pod nami. Cóż, mają bardzo smukłą sylwetkę ciała i umięśnioną. I to jest spoko, wiadomo, takie są arabki. Dumnie podnoszą głowę do góry. Takie są arabki, takie są te konie, są piękne. Ale no, mi najbardziej przeszkadza ten ogon, niestety. Cóż mogę powiedzieć? Przejdźmy sobie teraz do stępu. Proszę bardzo, no śliczny arabek, ale mówię, no ja generalnie rzecz biorąc jestem, no nie jestem jakoś zachwycona tym konikiem, niestety. Czekajcie jeszcze chwileczkę, tutaj sobie ogarniemy grafikę czy coś w tym stylu.
Odległość od konia. O, tak będzie lepiej. I już mi pokazał interfejs niestety. No i dobrze. Przepraszam, mam sobie kaszelek. Przejdźmy sobie, o, podnoszą sobie dumnie głowę do góry, gdzieś tam sobie delikatnie ruszają szyjką, gdzieś tam sobie skrobną kopytkiem jak starsze koniki. Stęp, bardzo ładny, konik ma w ogóle bardzo szczupłą posturę, więc ma długie nóżki, a sam jest szczuplutki, więc to jest fajna charakterystyka Arabów, to mi się bardzo podoba. Super skupiony wzrok, bardzo ładnie ten koń jest jakby zebrany. Spoko wygląda, że tak powiem. No jest to po prostu arabek, tak? Który, no wiadomo, jakie są arabki. Jedyne, co mi się nie podoba, to właśnie ten ogon, który jest, no niezbyt po prostu, powiedzmy na sobie tak szczerze. To jest moje zdanie i ja tego zdania nie będę zmieniać. Tak wygląda kus. Kus, stęp. Przejdziemy sobie teraz do kusa. Kus bardzo równy, bardzo ładny. Fajnie zrobiony ten kusik jest, bardzo ładnie wygląda kusik, konik jeszcze bardziej jest tutaj zebrany, tutaj ładnie w szyjce, tak, mam myśli pewną, ale nie powiem, sorry, mówiłam, że dzisiaj nie mogę wysłowić, sorry, wybaczcie, taka zamułka. Fajnie to wygląda, troszeczkę mają podobne wary do, w sensie tak mi to kojarzy się z końmi startowcami. Ojej, jak to ma buźkę otworzoną. Ale to tylko mi się tylko tak kojarzy. Wiadomo, że one mają takie nozdra wielkie i w ogóle. Słodkie są arabki, ale tak jak mówię, no ja najbardziej mi się nie podoba ten ogon. I tutaj tego się będę trzymać. No, ślicznie wygląda, tak? Jest, jeżeli chodzi o samą posturę konia, jest śliczny. Cóż mogę powiedzieć, no poza tym ogonem, pupka jest fajnie wyrysowana, konik jest bardzo ładnie naciniowany, nie jest plastikowy jakoś bardzo, bardzo ładnie się porusza, cóż mogę powiedzieć więcej, przejdźmy do galopu. Galop, no tutaj ten ogon faktycznie zaczyna mieć sens i nabierać jakby wiadomo, tego arabełkowatego kształtu. Szyja wyciągnięta do góry, pyszczek do przodu, biegniemy żwawo, bardzo ładnie to wygląda, no czysty Arab, tak? Widać, że to po prostu jest Arab, który jest dumny itd. itp. No i to udało im się uzyskać, tak? Takie są te konie, to udało im się uzyskać i to spoko. Ale jednak ogon dalej według mnie jest na nie. Przejdźmy sobie do szybszego galopu. Tutaj ten ogon jeszcze ma większy sens, wiadomo. Jeszcze ma więcej sensu, jeszcze większy jest, więcej tych piór. I to jest super, tak? To tutaj jest akurat na plus, bo faktycznie Araby mają tak ogon ułożony podczas, no nawet kusa też, ale głównie podczas galopu, tak? Znaczy Araby to w sumie ten ogon tak noszą, od tak, ale tutaj po prostu ten ogon jest przegięty za bardzo i w ogóle za duży i w ogóle what? What? Także tak. Tak wygląda szybszy galop, ale jeszcze zanim przejdziemy do najszybszego, to zobaczmy sobie skoki. No i ładnie się tu wyciągają te arabki. Bardzo ładnie im to wychodzi. Chociaż ten skok jest taki trochę koślawy, ale... Bo jakby ten koń mógłby skakać wyżej. Tak to ma takie wrażenie. Mógłby skakać wyżej, no ale dobrze, w sensie właśnie ma długie nóżki, więc jakby przód tego konika, o, tutaj jest tak jakby nie miał miejsca na lądowanie. Hop, i już ląduje, nie? Wiecie co chodzi? Dopiero podskoczył, nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że te konie można byłoby wyciągnąć bardziej, dobra. szybszy galop. O, i tutaj już jest jakby ma więcej miejsca do lądowania na te przednie kopytka, więc to wygląda bardziej naturalnie. No dobra, no i galop sam w sobie, wiadomo, bardzo ładnie wyciąga tutaj kopytka do przodu. Widać, że ten koń no, potrafi duże szybkości osiągnąć. Tylne kopytka, że tak powiem, nóżki bardzo ładnie niosą konia i w ogóle widać, że też może taki, nie jest taki, wiecie, jest taki lekki po prostu. To widać, że ten koń jest lekki, tak? Wiecie o co chodzi. No i najszybszy tutaj, no to wiadomo, rozbiegnięty. Nabrał mega prędkości.
Bardzo ty zagarnia przednimi kopytami. Tak, koń. Przestrzeń przed sobą, tylne moc doniosą. No i ogólnie ogon teraz w ogóle ma sens. Aczkolwiek wygląda dziwnie, bo jest większy od głowy, więc to sorry, no ale chyba nie. Skok. Skok w sumie wiele się nie różni. To też nie jest jakiś najnowszy koń, więc wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, nie? Skok wiele się nie różni, ale no. Sam koń po prostu, zobaczcie, ten ogon jest większy od głowy. Szyja wyciągnięta, oczy skupione. Buźka delikatnie rozchylona. No i tutaj mega, mega wielki sus. No i tutaj akurat mówię, no ten ogon ma sens, ale ogólnie to. No ja nie jestem za Arabami po prostu, no. A tutaj bardzo ładny widok Arabełka. I to jest właśnie. No to jest taki Arab po prostu, tak? I ślicznie ten ogon wygląda w tym momencie, a nie w momencie, kiedy stoję i ogon nagle steczy do góry. No nie do końca to mi się podoba. To źle zabrzmiało, wiem. No i też to, że ten ogon jest taki duży po prostu. Cóż, to nie będziemy się darabami za bardzo rozwodzić. Tyle mamy do opowiedzenia. Tutaj bardzo fajnie wyrysowany konik, bardzo ładnie wycieniowany, nieprzerysowany, nieprzecieniowany, nie za bardzo plastikowy. Szkoda, że nie ma grzywy animowanej. Chociaż w sumie, no jakby trochę może się ta grzywa ruszała w sumie. Ale będzie to choć takiej bardziej animowanej. W sumie to Araby mają krótką grzywę. Gdyby tak Arabowi zmienić ogon, na to wpadłam w sumie dopiero teraz, to byłoby całkiem spoko. Fajne jest to, że mają tak uszy skupione wiecie, do przodu i w ogóle. No, on chce biec, on chce się ścigać, on chce skakać i w ogóle. Okej. Okay. No jeżeli chodzi o zatrzymywanie, w tym momencie tak się zatrzymuje. Czekajcie, musimy. Rusz koń. No. W ten sposób się zatrzymuje arabek, szyja do góry, mocno stąpa kopytkami i szyja do góry wyciąga, żeby się zatrzymać. No bo skoro nabiera szybkich prędkości, no to wiadomo. I zamyka oczka. Ojej, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, zahamowałem. Słodko, słodko. Dębowanie. Nie, Lilianko, nie, Lilianko, wstawaj. Dębowanie. Bardzo ładnie dębuje. Chociaż tak jak mówię, też te przednie kopytka. No mógłby bardziej do przodu wyciągnąć te kopyta i ma je długie, a tak to trochę trudno, bo już jest mało miejsca na lądowanie tych kopytek. Nie uważasz za troszeczkę? O, mógłby bardziej do przodu wyciągnąć, wtedy się bardziej tak wylądować ładniej. No cóż, no tutaj bardzo nie wygląda. Ale tak jakoś, jak na tego konia, to tak jakoś nisko dębuje, powiem szczerze. Wiecie co chodzi, w sensie, no, no trochę wyżej by przydało się. No on ma jednak długie nogi, więc wiecie. Dobra, mi się pysie. Myślę, że wszystko omówiliśmy. Nie będę też się tym bardzo, bardzo rozwodzić, bo naprawdę nie chcę przedłużać. A serio, sorry. Przepraszam. Serio, to nie jest mój najulubieńszy koń, więc no cóż, jeżeli kogoś skrzywdziłam, to przepraszam, ale ja uważam, że Araby zepsuli właśnie tym ogonem. Bo on jest okej, ja rozumiem zamysł, żeby był spoko, ale jednak ten ogon jest troszeczkę za duży. I nie do końca w porządku, że tak powiem, stoi, nie wiem, jest trzymany, o Boże, tak będzie lepiej, kiedy jest pozycja stój, czy pozycja, nie wiem, czy krok wstępu, tak? No jakoś tak za bardzo mnie ten ogon tutaj, no, wiecie. Lilka miała mieć Araba, ma Araba. Ci, którzy nie widzieli starszych Arabów, to zapraszam do SSO. Tam są starsze Araby. I według mnie Araby starsze są trochę ładniejsze. W pewnym sensie są ładniejsze, w pewnym nie są. Bo wiecie, jak to jest, nie? Czasem są, czasem nie są. W sensie coś się bardziej podoba, coś mniej. Ale widzę, że ten koń ma mega prędkość, zresztą jak on i mega wysportowany i w ogóle lekki, zresztą jak on wysoko podnosi kolano do. To jest kolano? To nie jest kolano. Czekajcie, kolano jest tutaj. To jest piętka, czyli tutaj nadgarstek. Czyli tu jest łokieć. To nie jest kolano, to jest właśnie no, nadgarstek. Ach, kolano jest tutaj. No, co ja powiedziałam? Tak znam anatomię konia. Tak sobie przypomniałam właśnie. Nie? Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest kolano konia, to jest piętka, a kolano jest tutaj, gdzieś mniej więcej, a tu jest miednica. A analogicznie, tu jest nadgarstek, a tu jest łokieć.
A tu jest bark. No. No, to tak, żebyście sobie wiecie, nie? To jakby było oszulnicze, ale nie jest. Wiecie o co chodzi. Nie? O to chodzi, tak, analogicznie. Dobra, mi się pysia. To co? No ale widać, że koń po prostu ma moc. Tylko, że jest Arabem i dlatego ma moc. Skok, to już powiedziałam. Trochę taka sarenka. No i ten ogon większy od głowy jest szyi, no to. No sorry, ale w tym momencie ten ogon jest właściwie albo taki sam jak ta szyja i ogon i głowa, albo trochę większy. To nie wygląda tak naturalnie. Nie. Nie. Nie, 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 nie. I ta kopyta to nie, nie. Nie są to zrobione konie. Ja proponuję, drogi zespole SSO, robić koniki rzadziej, a bardziej do nich przykładać jeszcze, jeżeli da radę. A myślę, że da radę. Myślę, że też więcej osób będzie chciała je kupić, bo na razie to te koniki wiadomo. Dobra. Dobra, no to co? Mam nadzieję, że Wam się podobał taki opis rasy konia arabskiego. I cóż. Do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Napiszcie mi oczywiście, czy macie konia arabskiego, czy chcecie mieć, czy podobają Wam się, czy się nie podobają, czy się ze mną zgadzacie, czy się ze mną nie zgadzacie i co o tym sądzicie. Czekam na Wasze komentarze. Aha, i jeszcze jedno, to jest ostatni opis zaległych ras koni, czyli już nie mam żadnych zaległych ras koni, tych nowych z animacjami. Zaczęłam od Morganów. Od Morganów po najnowsze konie i nie mam już więcej, więc w tym momencie we wtorki będzie pojawiło się również SSO na lilce. Po prostu, tak żeby troszeczkę tą lilkę bardziej przycisnąć, będzie pojawiło się SSO na lilce, jeżeli tylko będę miała na to chwilkę. No i oczywiście, jeżeli będą jakieś rasy koni nowe, to po pojawieniu się drugich maści, w sensie, wiecie, zawsze jest nowa rasa konia, gdzie pojawiają się dwie maści czy trzy maści, a potem za jakiś czas pojawiają się kolejne parę maści, więc po tym drugim pojawieniu się maści będziemy opisywać sobie następną rasę konia na bieżąco i wtedy nie będzie na lice, tylko będzie opis rasy. Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę i do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Pa, pa! I jeszcze Wam dopowiem tylko tyle, że zmieniłam mu grzywę, jak widzicie, i ten ogon tak bardzo nie pasuje. Tak bardzo, bardzo nie pasuje. Gdyby ten ogon był może tak samo cieniowany, więc byłby takie wrażenie, gdy, wiecie, jak jest od najciemniejszego do najjaśniejszego, że tych wosków tu jest troszeczkę mniej, to może byłoby lepiej. Grzywa jest piękna, ogon jest do bani. I generalnie rzecz biorąc uważam, że to nie pasuje, mogliby chociaż, bo nie może zmienić ogona, czyli ja bym sobie grzywę u Arabków, więc mogliby chociaż to cieniowanie ogona zmienić, naprawdę, serio, serio, wtedy może ten Arab miałby jakiś sens. Także kiepsko, 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 kiepsko i myślałam, że ten Arab będzie mi się chociaż podobał, jeszcze bardziej, troszeczkę może, delikatnie chociaż, no ale niestety, niestety, ale... No nie. Niestety nie. Dobra. To na tyle. Mam nadzieję, że Wam nie zatrułam czasu i że spędziliście miło ze mną czas i że nikogo nie zraniłam tą recenzją, tym opisem koni arabskich i że nikt się na mnie nie pogniewa, bo dużo ludzi może się na mnie pogniewać za ten opis. Trzymajcie się, cześć.